Kajtek i Hania zostali finalistami szkolnego konkursu kulinarnego. Przed finałem zawodnicy mają wylosować bez zwracania kartę, na której zapisano nazwę głównego składnika potrawy, którą mają przyrządzić w finale. Zestaw kart wygląda następująco. I mam tutaj sześć kart. I Kajtek i Hania życzyliby sobie por jako główny składnik. Kajtek będzie losować jako pierwszy przed Hanią. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że żadne z nich nie wylosuje pora. Jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. No to zróbmy teraz to razem. Chcemy obliczyć prawdopodobieństwo tego, że jedno nie wylosuje pora, i drugie nie wylosuje pora. Czyli to jest koniunkcja dwóch zdarzeń. Oznaczmy je w ten sposób. Kajtek nie wylosuje pora, taki skrót. I drugie zdarzenie. Hania nie wylosuje pora. Takie tutaj sobie wprowadzam oznaczenia na te zdarzenia. Najważniejsze to jest to, że mamy ten spójnik I. Że oba te zdarzenia zachodzą w konjunkcji. No i wiemy z poprzednich filmów, że takie prawdopodobieństwo jest iloczynem następujących prawdopodobieństw. Najpierw możemy napisać prawdopodobieństwo tego, że Kajtek nie wylosuje pora, i to będzie pomnożone przez prawdopodobieństwo tego, że Hania nie wylosuje pora pod warunkiem, ta kreska oznacza. Prawdopodobieństwo warunkowe, czyli to jest pod warunkiem, że zajdzie inne zdarzenie, mianowicie, że kajtek nie wylosował wcześniej, pora. No tutaj wiemy, że Hania losuje po kajtku. No i teraz wystarczy, wystarczy obliczyć te prawdopodobieństwa. No to najpierw obliczmy, jakie jest prawdopodobieństwo, że kajtek nie wylosował pora. On losuje jako pierwszy, ma 6 kart, czyli spośród 6 kart, 5 jest takich, które dają nam taki wynik. Jaki nas interesuje, czyli że to nie będzie por. No bo jest tylko jedna taka kartka. No i następnie losuje Hania. Ale los tutaj losowanie jest bez zwracania. Czyli po tym, jak Kajtek wylosował, do tych kart, które mamy dostępnych, zostaje już tylko 5. Ale wiemy, że Kajtek nie wylosował pora. Czyli na pewno wiemy, że por nadal jest tutaj w tym, w tym zbiorze, z którego możemy losować. No, i są cztery karty, w takim razie, które nie są porem, i to są te, które dają ten wynik, który nas interesuje. Czyli zwracam uwagę, że bardzo ważne tutaj jest to, że to prawdopodobieństwo wylosowania innej karty niż por przez Hanie zależy od tego, co wcześniej wylosował Kajtek. Dlatego, że on wyjął jakąś kartę i losujemy już w drugim, w drugim losowaniu z innego zbioru. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby żeby uwzględnić to, że te zdarzenia są zależne. Te dwa losowania są od siebie zależne. Gdyby były niezależne, to znaczy, gdyby po każdym losowaniu karty były zwracane do puli, to oba te prawdopodobieństwa byłyby sobie równe, a tak nie są sobie równe. No i na koniec wystarczy tutaj obliczyć ten iloczyn. Tutaj piątki się skracają. 4, szóste to jest to samo, co dwie trzecie, i mamy wynik.